Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj będzie trochę świątecznie, ponieważ pokażę Wam, co sobie sprawiłam na Mikołaja. I zacznę może od zestawu marki Estée Lauder i ten zestaw naprawdę długo chodził mi po głowie i długo też miałam ten zestaw w swoim koszyku, no i też później zauważyłam, że ten zestaw jest na promocji i tak sobie pomyślałam, że zapytam się mojej siostry, czy by nie chciała ze mną kupić tego zestawu na pół. No i też kochani, chcę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten zestaw, to mi najbardziej zależało na tym serum, czyli Advanced Night Repair, oraz również bardzo mi zależało na tym żelu do twarzy z 15 kompleksami aminokwasów. Tymi dwoma produktami naprawdę byłam bardzo zainteresowana, dlatego też z moją siostrą podzieliłyśmy się w taki sposób, że ja dostanę serum, również ten żel oraz wszystkie produkty do ust. Natomiast moja siostra wybrała sobie krem do twarzy, jak i też krem pod oczy, wybrała sobie również tusz, powiedziała, że też z miłą chęcią przygarnie paletkę do oczu, no i też dostanie moja siostra płyn do zmywania oczu. Więc w taki sposób podzieliłyśmy się tym zestawem. No i też kochani, pokażę Wam, jak wygląda ta kosmetyczka. I również tą kosmetyczkę dostanie moja siostra, ponieważ ja kosmetyczki nie potrzebuję, mam dużo kosmetyczek, więc moja siostra dostanie taką kosmetyczkę. I tutaj w tej pierwszej przegrodzie znajduje się paletka do oczu oraz tusz i również Wam te produkty pokażę. No i teraz Wam otworzę tą kosmetyczkę i pokażę Wam, jak te produkty wyglądają w środku. No i zobaczcie kochani, jak te produkty przepięknie się prezentują w tej kosmetyczce i też chcę Wam powiedzieć, że ta kosmetyczka naprawdę jest bardzo pojemna, ponieważ jak wyciągniecie sobie ten kartonik z tymi produktami, to naprawdę tutaj jest sporo miejsca w tej kosmetyczce, więc to jest taka kosmetyczka podróżna. No i też chcę Wam powiedzieć, kochani, że ja Wam zaraz te produkty do ust zesłoczuję, natomiast nie będę dotykać tego czerwonego błyszczyka, ponieważ ten błyszczyk chcę komuś podarować w prezencie, więc tego błyszczyka nie będę dotykać, ale resztę produktów oczywiście Wam pokażę. No i też, kochani, chciałam Wam pokazać z bliska, jak przepięknie wyglądają te pomadki. Moim zdaniem mają przepiękny akcent świąteczny. No i też, kochani, chcę Wam pokazać, jakie to są piękne wytłoczenia na tych pomadkach. Ślicznie to wygląda, naprawdę. No i teraz, kochani, zesłoczuję Wam pomadkę w kolorze różowym. I naprawdę jestem bardzo ciekawa tego koloru. Ten odcień różu będzie idealny na wiosnę i na lato. No i też, kochani, chcę Wam powiedzieć, że również ta czerwona pomadka ma te same wytłoczenia, co ta różowa pomadka i ta czerwień jest taką czerwienią ciepłą i to będzie idealna pomadka na lato, moim zdaniem. A tutaj jest słodycz pomadki czerwonej i ta czerwień jest taka żywa. No i teraz, kochani, sprawdzimy sobie, czy ta konturówka będzie pasować do tej czerwonej pomadki, bo sama jestem tego ciekawa. No i tutaj, kochani, możecie zobaczyć kolor tej konturówki i powiem Wam szczerze, że moim zdaniem ten kolor pasuje do tej pomadki. No i kochani, ostatni produkt, który sobie zatrzymam do ust tego zestawu, to jest oczywiście błyszczyk. I ten błyszczyk też ma takie fajne, ozdobne opakowanie. Bardzo ładnie to wygląda, może też Wam to pokażę z bliska. Takie słodkie gwiazdeczki tutaj są. No i tutaj, kochani, możecie zobaczyć kolor tego błyszczyka. Nałożyłam, kochani, ten błyszczyk na usta i naprawdę świetnie się czuję z tym błyszczykiem i też czuję, że moje usta są dobrze nawilżone. No i też uważam, że ten błyszczyk tak delikatnie podkreśla naturalny kolor ust. I to mi się naprawdę bardzo podoba i bardzo się z tym błyszczykiem polubiłam. No i też od razu Wam powiem, że aplikator tutaj jest w formie pędzelka. Mówię Wam o tym, powiem, że nie każdemu to będzie odpowiadać. I tak wygląda ta paletka z tego zestawu i moim zdaniem ta paletka przepiękne ma tłoczenia, bardzo ładnie to wygląda. I jakby miała to być paletka dla mnie, to tak naprawdę ja bym tylko i wyłącznie korzystała z tych trzech cieni, bo moim zdaniem te cienie w ogóle nie są dla mnie.
No i w tym zestawie też jest taki tusz. Ten tusz ma sprawiać, że te rzęsy będą ekstremalnie długie, będą też bardziej gęste, podkręcone, delikatnie uniesione i też ten tusz ma dodać rzęsom objętości. No i kochani, zapomniałam Wam powiedzieć, że ja również dostałam krem w Kretisie do tego zamówienia i to jest krem o pojemności 15 ml i to jest ten sam krem, co znajduje się w tym zestawie, więc bardzo się cieszę, że ja również będę miała ten krem dla siebie. No i ja też doskonale znam ten krem, bo to jest krem o nazwie Revitalizing Supreme Plus. Już nie jedno opakowanie złożyłam, jeżeli chodzi o ten krem i śmiało mogę Wam ten krem polecić, ponieważ ten krem jest głęboko nawilżającym kremem i bardzo lubię używać tego kremu w pielęgnacji wieczornej. No i też, kochani, chcę Wam pokazać, jaki zrobiłam stroik bożonarodzeniowy i ten stroik ze świecą będzie na naszym stole wigilijnym. I ten stroik jest na takiej złotej tace i tą tacę może się kupić w IKEA. No i też kupiłam już takie gotowe gałązki w mrówce, a pod tymi gałązkami są światełka na baterie. No i też dołożyłam trochę szyszek, a na środku jest po prostu wazon. No i też tutaj możecie zobaczyć, że w tym wazonie jest świeczka z Caritas. My zawsze kupujemy świeczki z Caritas. No i tak naprawdę szybko zrobiłam ten stroik i to jest też taki skromny stroik, ale wiecie, że ja lubię takie skromne ozdoby do naszego domu i mi się po prostu ten stroik podoba. A tutaj, kochani, możecie zobaczyć kolejny stroik bożonarodzeniowy i ja do tego stroika wykorzystałam taki słój i na spód położyłam mech, również tutaj do tego słoika włożyłam szyszki, są tutaj też takie plastikowe jabłuszka, jak i też takie złote listki. No i też do tego słoika włożyliśmy kolejne naczynie szklane, no i do środka włożyliśmy świeczkę. I również górę tego słoja przyozdobiliśmy takimi właśnie gałązkami z mrówki. No i tutaj też widzicie, że położyliśmy ten słój na naszej tacy wyklinowej. Również tutaj położyłam naszego Mikołaja, który jest z nami od 2 lat, a obok Mikołaja jest kolejny świecznik i my ten świecznik mamy jeszcze ze Szkocji. I to jest nasza taka pamiątka bożonarodzeniowa ze Szkocji. No i teraz, kochani, możecie zobaczyć, jakie nowe poszewki kupiłam ostatnio. Ja te poszewki kupiłam w Lumpeksie i chcę Wam powiedzieć, że to są nowe poszewki, ponieważ te poszewki były z metką i też były zapakowane w folię. I wyobraźcie sobie, że taka jedna poszewka tylko i wyłącznie kosztowała 7 zł. Dlatego też kupiłam sobie te dwie poszewki. Oczywiście było więcej poszewek, ale mi się najbardziej podobały te dwie poszewki. No i też, kochani, możecie zobaczyć, że już ta poszewka z czerwoną ciężarówką znalazła swoje miejsce, ponieważ ta poszewka jest już na naszej sofie i ta poszewka tutaj zostaje na te święta. Natomiast tą drugą poszewkę będę musiała również wypełnić czymś i muszę znaleźć po prostu dla niej miejsce. No i teraz, kochani, możecie zobaczyć, jak nasz salon wygląda w całości. Tak naprawdę dużo się nie zmieniło od zeszłego roku. Ale są tam jakieś nowe zmiany, ponieważ pojawiły się jakieś tam nowości, więc zaczniemy może od dużego Mikołaja z saniami, który jest dokładnie w tym samym miejscu co w zeszłym roku. Też dodałam w tym roku takie bordowe poduszki, które są na sofie. Również mamy na stoliczku gwiazdę betlejemską, ale też gwiazda betlejemska znajduje się po drugiej stronie. Ta gwiazda betlejemska jest postawiona na takim krześle, z którego Natalii już wyrosła. No i również na parapetach mamy postawione nasze nowe domki. No i jest tutaj na tym parapecie złota choinka oraz taka fajna czerwona świeczka, którą mój syn wygrał. I powiem Wam szczerze, że ta świeczka naprawdę pięknie pachnie, bo pachnie takimi świętami i bardzo mi się ten zapach podoba i jak sobie zapalamy tą świeczkę wieczorem, to naprawdę przepięknie pachnie w domu.
Teraz możecie zobaczyć naszą choinkę i my w tym roku mamy znacznie większą choinkę niż w zeszłym roku. No i też kochani, również w tym roku chciałabym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia na tle choinki, więc życzę Wam kochani zdrowych, wesołych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Niech te święta dla Was będą magiczne i wyjątkowe i też kochani życzę Wam takiego spokoju i odpoczynku. No i też zatrzymajcie się trochę w te święta i zastanówcie się, co jest najważniejsze w życiu. A ja już się z Wami, kochani, żegnam. Widzimy się już niedługo w następnym filmiku. Do zobaczenia. Buziaczki. Pa, pa.